Hej, 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 z tej strony Lekret, najaktywniejszy ślepak na YouTubie. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, dzwoneczków i łapkowania w górę lub w dół. Witam moi drodzy na lodach. Dzisiaj będziemy degustować lody Cafe Polonia Lublin w Tesco. Nowy smak nam wjechał. Śmietanka pomarańcza brzoskwinia, tak się nazywa. Bardzo dobre, pełne lody śmietankowe, słodkawe. Trafiłem na element ze złą pielęgniarki. Na element brzoskwinia. To są po prostu lody śmietankowe ze drobno zmielonymi owocami, pokrojonymi bardzo drobniutko. Rewelacja, chociaż dla mnie mogłyby być delikatnie mniej słodkie. Ale ogólnie pozytywnie. Poza tym, co tam jeszcze mamy? Od dołu kawa mokka. Później było... Co tam miałem później? Tiramisu, to już próbowaliśmy. A jeszcze nowy smak, z którego nie pamiętam, żebym próbował, to Bounty. Ciasteczko karmelowego też nie próbowałeś. Ale ciasteczko karmelowego nie wziąłem. Już próbujemy Bounty teraz. Smak Bounty sugeruje, że to będzie słodki kokos z czekoladą. A nie jest? Nie powiem wam, jest czekolada mleczna bardzo dobra. Wiórki kokosowe, owszem. Na szczęście nie jest to taki ulep jak Bounty ma być w zwyczaju. Bardzo fajnie zbalansowane, nie za słodkie. Powiedziałbym po prostu, że to są lody śmietankowe zmieszane z kokosem i czekoladą mleczną. I to w fajnych proporcjach, nie zaburzających smaku poszczególnych elementów. Fajnie zbalansowane. Gorąco polecam. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o lody. Bo już o lodach, tych pozostałych smakach mówiłem wielokrotnie. A jak twój karmelowy ciasteczek? Nie wiem, jeszcze do niego nie dotarłam. No, teraz na tym etapie zatrzymam. Skończymy naszą... O, czekajcie. Właśnie trafiłem fajny kawałek brzoskwinki tych drugich. No ogólnie bardzo dobra. Dobra, jak zwykle polecam, bo to są dobre lody, miła atmosfera. Jakoś tak już przywykliśmy do tego miejsca. Chociaż wiem, że jeszcze są w tym. Cafe Polonia też jest w Olimpie. Zapraszam was do subskrypcji na Facebooka, na Instagram, na Twitter, tam też się udzielam. Różne ciekawe rzeczy są. O, zapomniałem zdjęcia zrobić, ale już mi się nie chce. No straszne. Jak żyć, panie? No straszne. No dobra, trzymajcie się.